Sobota, 28 dzień grudnia. Michał Adamski, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Oto nasze najważniejsze tematy. Zielona zima niepokoi rolników. Pod koniec grudnia te pola powinny być okryte śniegiem. Kontrole prędkości i trzeźwości. Trwa długi świąteczny weekend. Ruch na drogach jest wzmożony. Dużo zabawy, mało hałasu. Zabawa pod gołym niebem w największych miastach regionu, ale bez fajerwerków. Ciepła zima jest coraz większym zagrożeniem dla przyszłorocznych zbiorów. W jeziorach brakuje wody, a na polach śniegu. To niebezpieczna sytuacja dla rolników, a co za tym idzie, dla wszystkich konsumentów. Ja w tej chwili stoję w miejscu, gdzie było jezioro. Zmiany klimatu i ich efekty widać gołym okiem. Nie ma deszczu ani śniegu, a jeziora stają się coraz płytsze. 12 metrów cofnęła się linia brzegowa. To duży problem, podkreślają mieszkańcy Wąsosza. Bardzo się zmienia poziom wody. No jest coraz mniej, no trzcina zarasta. My też nie mamy wody w domu, w sumie w studni nie mamy, nie, już od dłuższego czasu. A w tym miejscu problem dopiero się zaczyna. Jeżeli jezioro opada, tak automatycznie wody podskórne opadają też za tym jeziorem, bo to jest wszystko połączone jedno z drugim. To jest sieć naczyń połączonych. To, że się mieszkańcy miasta cieszą z tego tytułu, że jest bardzo piękna pogoda, dla nas, dla rolników jest tragedią, ponieważ my nie mamy wody, nie ma plonów, przez to żywność będzie drożała. Skutki uboczne ciepłej zimy w regionie widoczne są jednak nie tylko nad wodą. Pod koniec grudnia te pola powinny być okryte śniegiem. Zamiast tego widoczne są na nich liczne przebarwienia, a to sytuacja niebezpieczna dla rolników. Wyschnięte końcówki, przebarwione liście. To efekt suszy, a przez to wyczerpania się niezbędnych dla roślin składników pokarmowych, które nawożone są przez rolników już we wrześniu, lub porażenia chorobami grzybowymi, twierdzą eksperci. Rośliny bardzo długo były w stanie wegetacji i proces hartowania, czyli proces nabierania odporności, czy przystosowania się stopniowego, takiego powolnego przystosowywania się do warunków zimowych, tak naprawdę nie miał miejsca w tym roku. Roślina cała wymarznie, jeżeli nie spadnie w tej chwili śnieg. Ciepła zima zbiera więc swoje żniwa. Ziemia wymarza, nie ma tej poduszki, jak to mówią, poduszki takiej, no, pierzynki. To jest niepokojące, że te objawy się pojawiły, że te oziminy mogą przy dalszym braku wody, czy braku przede wszystkim okrywy śnieżnej, nie przetrwać zimy. Coraz cieplejsze zimy to problem ostatnich lat. W ogrodzie botanicznym UKW w Bydgoszczy nie pierwszy raz w grudniu kwitną nagietki, stokrotki, a nawet figa. Drzewo ciepłolubne, najlepiej odnajdujące się w śródziemnomorskim klimacie. Jak się okazuje, także w Polsce. Aklimatyzuje się do naszego klimatu w bardzo dobry sposób. Nie przemarza. Jak widać, nie osłaniamy jej przed zimą, a powinniśmy. To wyjątkowo ciepły grudzień. Dlatego minione święta były nie białe, a zielone. O trwającej porze roku przypomina obecnie tylko kartka z kalendarza. To głównie zasługa cyrkulacji, głównie zachodnia cyrkulacja, czyli te ciepłe masy powietrza z zachodu do nas docierały. Brak było wyżu nad Skandynawią, gdzieś nad północno-wschodnią Europą, który by nam podrzucił zimne powietrze. W najbliższych dniach nie są jednak prognozowane duże spadki temperatur, a śniegu można spodziewać się w styczniu. Kinga Wasilewska, TVP 3 Bydgoszcz. Święta za nami, ale na drogach regionu nadal trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że spotkają na swoich trasach więcej policyjnych patroli, również z grupy Speed. Relacja Aleksandry Ciekot. Trwa długi świąteczny weekend. Ruch na drogach jest wzmożony. Wzmożone są zatem i policyjne kontrole. Funkcjonariusze sprawdzają prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia najmłodszych. Zwracają również uwagę na stan techniczny pojazdów oraz sprawdzają prawidłowość poruszania się pieszych oraz posiadanie przez nich elementów odblaskowych. Od 24 grudnia przez całe święta, czyli do 26 grudnia na kujawsko-pomorskich drogach na szczęście nikt nie zginął w wypadkach drogowych. Do wypadków doszło, dokładnie do 3, w których zostały ranne 3 osoby. Policjanci zanotowali także 120 kolizji. Niestety nie odbyło się bez pijanych kierowców, których w tym czasie zatrzymano blisko 30. Służby cały czas apelują oczywiście do wszystkich użytkowników dróg o rozsądek w trakcie tych powrotów, a ta policyjna akcja potrwa do niedzieli. O czym mówiła Aleksandra Ciekot.
Czasem wystarczy porada, by uniknąć sprawy w sądzie, przekonują specjaliści. Z pomocą przychodzą notariusze, prawnicy, a także studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Podczas organizowanych cyklicznie dyżurów udzielają darmowych porad prawnych dotyczących m.in. spraw majątkowych, małżeńskich i konsumenckich. Nieznajomość prawa szkodzi, a gdy przepisy trudno zrozumieć, z pomocą przychodzą specjaliści podczas specjalnych akcji pomocy. Dzień ofiar przestępstw to okazja, aby skorzystać z porady, zwłaszcza tej darmowej, której w bydgoskim Sądzie Okręgowym i sądach rejonowych w całym regionie udzielają prawnicy. Akcja skierowana jest do ofiar przemocy domowej, oszustw, a także wypadków drogowych. Człowiek nie błądzi tak. Te rozstaje dróg. Jak co, to szybciej wybrać tę właściwą drogę. Rad udzielają również notariusze, także za darmo. W ramach Dnia Otwartego Notariatu specjaliści na terenie całego województwa pomagają w sprawach związanych ze spadkiem, dziedziczeniem, a także z pisaniem testamentu. Dzień Otwarty Notariatu ma przede wszystkim funkcję edukacyjną. Zwiększamy świadomość prawną obywateli we wszystkich tych obszarach, które należą do kompetencji notariuszy. To nie jedyna taka inicjatywa w regionie. Darmową poradą dla mieszkańców Bydgoszczy służą również studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Dyżury członków Studenckiego Koła Naukowego to pierwsza taka inicjatywa w kraju. Przyszli prawnicy, adwokaci, radcy i prokuratorzy najczęściej udzielają nieodpłatnych informacji przy sprawach rozwodowych, spadkowych, a także konsumenckich. Kiedy idziemy o telefon, no tutaj musimy wiedzieć, nie powinien być skserowany nasz dowód osobisty, ponieważ jest to nasza własność i możemy oczywiście przekazać, żeby tutaj było zaglądanie do tego dowodu, aby mogli zajrzeć, sprawdzić, czy faktycznie należy on do nas. To jednak nie tylko wskazówki. Kiedy potrzeba, pomagają też napisać pismo. Porady to bezcenna wiedza dla potrzebujących. Dla studentów okazja do zdobycia doświadczenia. Często osoby, które przychodzą, no to są osoby, które nie znają prawa, nie znają swoich praw. I na początku nasza rola jest, żeby dowiedzieć się, wyciągnąć jak najwięcej informacji. Te informacje muszą być dla nas rzetelne. Na kolejny dyżur zainteresowani mogą liczyć po nowym roku. Studenci będą przyjmowali w sobotę 4 stycznia. Bydgoszcz, Anna Zdunek. Oglądają Państwo główne sobotnie wydanie zbliżeń. Co jeszcze w programie? Koncerty sylwestrowo-noworoczne w Operze Nowa. Wyroby ręcznie tworzone, oryginalne, wyjątkowe, od serca. Koniec roku to czas podsumowań. Za nami 12 miesięcy obfitujących w wiele ważnych wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych. Inwestycje drogowe, demografia, bezrobocie. To najważniejsze tematy programu Wspólny Mianownik, które podsumowali goście programu. Nie mamy poziomu bezrobocia w takim wymiarze, żeby to był problem województwa. Są oczywiście obszary, gdzie to bezrobocie jest większe niż średnia województwa. To są oczywiście jak zwykle południowo-wschodnie obszary naszego regionu i tam aktywizujemy ten rynek i dbamy o to, żeby ten poziom był także proste rezerwy się już wyczerpały. Ja też widzę po ilości i zainteresowaniu przedsiębiorców pozyskaniem pracowników z zagranicy. To my w Urzędzie Wojewódzkim wydajemy stosowne zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę. Tam ciśnienie oraz jakby ta chęć zatrudniania osób, szczególnie z Ukrainy, bo to statystycznie jest ich zdecydowanie najwięcej, jest bardzo duże i cały czas nie spada, a rośnie. Jest to czynnik wymuszający modernizację na pracodawcach. Albo będą płacić coraz wyżej swoim pracownikom, a tym samym stają się coraz mniej konkurencyjni, albo zaczną robotyzować, automatyzować, informatyzować procesy produkcji i wtedy staną się konkurencyjni nie tylko w prostych pracach, ale także i na tym rynku innowacyjnym, o którym chyba nam najbardziej zależy. Na pewno nasze wynagrodzenia rosną, ale może z punktu widzenia gospodarczego ważniejsze jest to, że coraz chętniej podejmujemy działalność gospodarczą. I chociażby to widać w takim prostym wskaźniku pokazującym liczbę podmiotów zarejestrowanym na 1000 ludności, gdzie od kilkunastu lat te statystyki pokazują, że coraz więcej naszych mieszkańców taką działalność podejmuje. I kolejne informacje. Wielkie odliczanie do sylwestrowej zabawy oficjalnie rozpoczęte. Największe miasta w regionie jak co roku zachęcają do wspólnej zabawy pod gołym niebem. W wielu miejscach powitanie 2020 roku odbędzie się hucznie, ale bez fajerwerków. Zamiast tego będą pokazy świetlne, koncerty i występy.
To tu, w samym centrum miasta, mieszkańcy Bydgoszczy za 3 dni powitają 2020. Choć miejsce świętowania jest tradycją, każdy rok to inny motyw przewodni. Tym razem do zabawy zachęci Sylwester Wolności. Jako, że mieszkamy w centrum miasta, być może się o północy wybierzemy z ciekawości. Impreza utrzymana będzie w klimacie lat 20. i 30. To nawiązanie do setnej rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. Sylwester będzie trochę z nutką historyczną, ale przygotowany w klimacie sylwestrowym, wesołym. Zacznie się od piosenek 20-lecia międzywojennego. Jeszcze przed północą Krzysztof Kiliański, muzyka znana z klubów Ameryki, czyli już bardziej wesoła, bardziej jazzowa, bardziej skoczna. I tak jak rok temu, tak tym razem o północy zamiast fajerwerków pokazy świetlne. Wszystko z myślą o zwierzętach. Fajna inicjatywa, można sobie pooglądać. Z innego punktu widzenia, zabawy i radości tego szału, no to szkoda trochę. Woli pan fajerwerki? Nie mogę powiedzieć głośno. Żona jest pewnie za ciszą, ja jestem za fajerwerkami. W Toruniu zamiast efektów pirotechnicznych wystrzeli kolorowe konfetti. Fajerwerki to fajerwerki, chyba nic z tego nie zastąpi, mam takie wrażenie. W trosce o zwierzęta jak najbardziej, tak samo małe dzieci i na przykład z autyzmem bardzo często boją się też fajerwerków. Odliczaniu do północy będzie towarzyszyła muzyka latynoska. Zabawa sylwestrowa odbędzie się na rynku staromiejskim. Będziemy słyszeć właśnie przeboje i takie standardy, można już powiedzieć, latynoskiej muzyki, bo wystąpi właśnie zespół Latino Show, więc w całości można powiedzieć, że ten Sylwester będzie w pewnym sensie już taką zapowiedzią karnawału. Miejski Sylwester we Włocławku po raz kolejny na Zielonym Rynku. Włocławian rozgrzeje pokaz ognia, a nowy rok rozpocznie się pokazem laserowym. Największe miasta regionu podążają śladem największych miast w Polsce. Dlatego mieszkańcy Torunia i Włocławka po raz pierwszy nowy rok powitają bez fajerwerków. Dla zbliżeń Anna Zdunek. Najpierw jest radość, potem czasami problem. Kiedy emocje już opadną, okazuje się, że podarunek pod choinką niekoniecznie był spełnieniem marzeń. Co zrobić z niechcianymi prezentami? Jak się okazuje, niekoniecznie muszą wylądować głęboko w szafie lub w piwnicy. Ekscytacja, rozpakowywanie prezentu i wielkie rozczarowanie. Zamiast wymarzonego prezentu pod choinką znalazła się kolejna para skarpet czy perfumy o drażniącym zapachu. Plecaczek od mamy beznadziejny tandet. I co pani z nim zrobiła? Powiedziałam mamie, że mi się nie podoba i sobie wzięła. Perfumy, których nie używam. I co pani z nim zrobiła? Zaczęłam używać, bo mężowi się podobało. Są jednak prezenty, które czekają na drugie życie i wracają do upominkowego obiegu. Prezenty, które nam się nie spodobały, mogą spodobać się innej osobie. Dostałam perfum, który pachnie jak dla 15-latki i mi się strasznie zapach nie podobał. Co pani z nim zrobiła? Zostawiłam w domu, leży, czekam komu dalej sprezentować. Nietrafione prezenty nie muszą leżeć na dnie szafy. Jeżeli mówimy o tej części starszej, która zdaje sobie sprawę, że świętymi Mikołajami jesteśmy wszyscy, to rzeczywiście warto się zastanowić, czy nie zaproponować takiej osobie po prostu wymiany tego prezentu, bo na przykład to nie znaczy, że prezent jest nietrafiony, może być nietrafiony rozmiar. Jeśli podarunek był zakupiony w sklepie stacjonarnym, to zasady zwrotu muszą być określone w wewnętrznym regulaminie danej placówki. Wymogiem może być oryginalne zapakowanie towaru, nieodcięte metki, a zwrot pieniędzy jest tylko na kartę podarunkową. Łatwiej jest w przypadku zakupów internetowych. 14 dni. Tyle czasu przepisy pozwalają na zwrot towaru bez podania konkretnej przyczyny. W takiej sytuacji sprzedawca jest zobowiązany przyjąć zwrot. Konieczny jest jednak dowód zakupu, na przykład paragon, albo dowód transakcji płatniczej w internecie. Toruń, Michał Kosiak. Polacy rzeczywiście coraz chętniej kupują online, wynika z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej. Jako zalety e-zakupów klienci wskazują przede wszystkim możliwość kupowania przez całą dobę, czy nieograniczony czas wyboru. Jednocześnie coraz chętniej właśnie jako prezent wręczamy rzeczy oryginalne, wyprodukowane ręcznie, czasem przez osoby, dla których to szczególne wyzwanie. Kuchnia to jej królestwo. Przed świętami Lucyna miała naprawdę dużo pracy. Przy wigilijnym stole zasiedli bliscy i przyjaciele z łacińskiego warsztatu terapii zajęciowej. Dla niej jednak gotowanie dla tak wielu osób to przede wszystkim przyjemność. No codziennie jestem w kuchni, a później drugie zajęcia to są różne, sportowe, artystyczne, że się robi coś. Maluje się, rysuje, pisze.
Tu zawsze jest kolorowo. Każda z prac wykonywana jest z wielką precyzją, pasją i zaangażowaniem. Nierzadko przez wiele dni, a nawet tygodni. To jest takie zajęcie ogólnie bardzo dobre, że to się tka makatki, takie ze sznurka robi się ozdoby, słoiki się okleja ze sznurka i ozdabia. To jest przyjemne? Tak, i to bardzo. Paulina to prawdziwy specjalista od świątecznych ozdób. Wykonane przez nią choinki goszczą w domach w całym regionie. Powstałe tu ozdoby trafiają później na przykład na świąteczne kiermasze, także te wielkanocne. W ten sposób za niewielką cenę można nabyć coś naprawdę cennego. Moim zdaniem otwiera to osoby niepełnosprawne również na osoby sprawne, które na co dzień nie borykają się z takimi problemami jak nasi uczestnicy, tak? Wartość takiej osoby jest o wiele wyższa wtedy i no, czują się o wiele lepiej. Zajęcia artystyczne, których efektem są wyjątkowe ozdoby, to przede wszystkim część terapii. Tu jest wesoło i tu lubię przebywać z przyjaciółmi i tu ze wszystkimi. O, i ćwiczenia są. I są jeszcze, mamy, przychodzi taka pani, która z nami relaksacyjne robi. I po tych relaksacyjnych lepiej się czujemy. Tworzą przez cały rok, na każdą okazję. Takich prezentów od serca nie da się zwrócić do sklepu. I bardzo dobrze. Łasin, Aleksandra Ciekot. Pożegnanie Starego Roku za 3 dni, ale w Operze Nowa w Bydgoszczy rozpoczyna się już dzisiaj. Koncerty sylwestrowo-noworoczne to przygotowane z rozmachem widowiska. Cieszą się uznaniem melomanów nie tylko z regionu, dlatego niełatwo dostać na nie bilety. Organizowane od 16 lat w Operze Nowa koncerty sylwestrowo-noworoczne co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Podczas koncertów wystąpią soliści, chóry, grupy baletowe i orkiestra. A to wszystko w nowych i ciekawych aranżacjach z niecodzienną scenografią i wyjątkowymi kostiumami. Koncerty łączą elementy gali operowej i scenicznego show. Orkiestrą jak co roku dyrygować będzie dyrektor Opery Nowa Maciej Figas. Po bilety już w październiku ustawiła się długa kolejka. Dostępne są jednak jeszcze pojedyncze miejsca stojące. U nas czas teraz na informacje sportowe. Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym Państwa zaprosić na wieczorny serwis sportowy, w którym mówić będziemy m.in. o sztukach walki, siatkówce, koszykówce, a także o integracyjnym turnieju piłki nożnej w Gniewkowie. W Unia Cup udział wzięli zawodnicy z wszystkich 6 drużyn grających dla klubu. Obowiązywała zasada, że w każdym zespole musi wystąpić przynajmniej jeden piłkarz z grupy żaków, orlików, młodzików, trampkarzy, juniorów starszych i seniorów. W sumie na boisko wyszło 10 drużyn, które wystąpiły w zawodach pod nazwami najsłynniejszych klubów rywalizujących w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Rozegrano 20 spotkań, a zawody miały charakter wyłącznie integracyjny. Organizatorzy nie notowali wyników, bo najważniejsza była zabawa. Więcej o sporcie około 21.45. Do zobaczenia. Być może widzieli Państwo dzisiaj padający śnieg. To nie było złudzenie optyczne, chociaż szybko znikł, ale czy jest szansa na to, że popada również w kolejnych godzinach? O tym Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Przed nami mroźna noc w regionie z temperaturą od -3 do -2 stopni, jednak lokalnie może być znacznie chłodniej. Niedziela na Kujawach przyniesie pochmurną aurę. Termometry w ciągu dnia pokażą od 0 do maksymalnie 1 stopnia. Ostatnie dni postraszyły nas trochę chłodem, ale według prognoz synoptyków grudzień pożegna się z nami ciepło. Tak więc na prawdziwą zimę musimy jeszcze zaczekać. Stęsknionych zimowym klimatem zachęcamy do odwiedzenia polskich gór, bo jak widać białego puchu jest tam pod dostatkiem. Szczegółowa prognoza pogody tuż za chwilę. Zapraszam. Zapraszała Angelika Bednarska. Nowy rok to czas zmian i postanowień. Bez zmian pozostanie jednak abonament za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych. Płacąc za cały rok z góry, można skorzystać z bonifikaty. Pogoda. Każdego dnia na antenie TVP3 Bydgoszcz najświeższe informacje, ciekawe rozmowy z interesującymi gośćmi.
Przygotowanie programu regionalnej telewizji nie byłoby możliwe, gdyby nie wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. W przyszłym roku abonament roczny wyniesie tyle, ile do tej pory, 272,40 zł. Osoby, które zapłacą za 12 miesięcy w styczniu, otrzymają bonifikatę. Od opłat abonamentu RTV zwolnione są m.in. osoby po 75 roku życia, pozbawione pracy lub posiadające pierwszą grupę inwalidzką. Wszyscy, którzy uchylają się od opłat, muszą liczyć się z karą. Przypomnę Państwu teraz nasze najważniejsze tematy. Zielona zima niepokoi rolników. Pod koniec grudnia te pola powinny być okryte śniegiem. Kontrole prędkości i trzeźwości. Trwa długi świąteczny weekend. Ruch na drogach jest wzmożony. Dużo zabawy, mało hałasu. Zabawa pod gołym niebem w największych miastach regionu, ale bez fajerwerków. Kończymy już sobotnie główne wydanie zbliżeń. Za chwilę szczegóły prognozy pogody. Nasz wieczorny serwis o godzinie 21:30. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.